Warcrafta 3, pewno. Także tutaj poproszę sędziego do mnie. Najpierw udekorujemy zdobywcę trzeciego miejsca. Co my tu mamy? Mamy pendrive Kingstona, dziękuję. Pendrive Kingstona, 1 gigabajt. O, młody człowiek wrócił. Zapraszamy tutaj, zapraszamy. Brawa do niego. Zdążyłeś. Już jest twój starszy, ładnie o ojcu mówię. Dobrze, w każdym bądź razie. Dla zdobycia trzeciego miejsca mamy grę Swap 4 i Data Traveler. Ufundowany. Domyślam się przez firmę komputerową. Gratulujemy. Tu młody człowiek przyszedł ze swoim, jak to powiedział, starym. Do dekoracji nie musiałeś. Co tu mamy, żeby inni zazdrościli? Proszę bardzo. Zabawkę. Od kontroler od Logi TH. A także grę pod tytułem Jade Empire. Gratulacje. Wiesz, kim przegrałeś? Nie. Wiesz, kim jestem człowiek? Nie. No nie wiesz, nie wiesz. Proszę Państwa, zwycięzcą turnieju Heroes of Might and Magic jest jeden z najlepszych w Polsce, jeden z lepszych w Europie graczy Warcrafta 3, Terror. Także okazuje się, że umiejętności w grach strategicznych to przenoszą się z gry na gry. Tak, czy to prawda jest? No tak. Tak, długo ćwiczyłeś tą grę przed tym turniejem? Nie, tylko chyba nie przeszedłem. Przeszedłeś, nigdy nie grałeś z żywym człowiekiem w tą grę? Nie. No. I pokonałeś wszystkich? Tak. No, trzeba powiedzieć, że jest to mimo wszystko imponujące. Bez treningu pokonał wszystkich i wygrywał. Grę Spoka. Trzymaj to, ja nie będę tego trzymał. Oraz kamera internetowa firmy Loży. Takie brawa dla Debrolight, dla pozostałych. No i należy mu życzyć powodzenia w jutrzejszym turnieju, ponieważ znalazł się w czołowej ósemce rozgrywek Heroes of Might and Magic w kategorii pro, czyli w kategorii najlepszych, i ma wielkie szanse na wygranie. Także w sobotę turniej możesz wygrać, w niedzielę również możesz wygrać turniej. Gratuluję Wam jeszcze raz i powodzenia Terror jutro.